koniec, proszę Państwa! Koniec meczu! Proszę Państwa, no mój Boże, no co ja mam Państwu powiedzieć, no? 20 lat czekałem na taki moment. Ponad 50 lat czekało polskie piłkarstwo. Sport najbardziej lubiany przez wszystkich nas w kraju. Złote lata reprezentacji Polski rozpoczęły się, gdy tytaniczną pracę rozpoczęli Kazimierz Górski i jego piłkarze. Za kadencji tego legendarnego selekcjonera nasza kadra świętowała największe sukcesy. Mało kto wie, jakie były początki tej drużyny. Jak narodziły się Orły Górskiego? Tego dowiecie się w kolejnej odsłonie historii polskiej piłki. W latach 60. polscy piłkarze ani razu nie mogli zakwalifikować się do żadnego poważnego turnieju. Na naszej drodze stawały drużyny z Jugosławii, Włoch, Irlandii Północnej i wielu innych. Na kwalifikacje do jakichkolwiek mistrzostw czekaliśmy od końca lat 30. i niewiele zapowiadało eksplozję formy naszego zespołu. Złożyło się jednak na to wiele czynników. W grudniu 1970 roku PZPN postanowił zmienić formułę zasiadania na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. Do tej pory drużyną narodową zarządzał zespół osób zwany kapitanatem. W jego skład od 66 wchodzili Kazimierz Górski, który wraz z Klemensem Nowakiem i Antonim Brzeżańczykiem prowadzili polską kadrę. Pod koniec 70 roku Górski został samodzielnym trenerem i otrzymał od działaczy wolną rękę przy wyborze zawodników oraz tworzeniu taktyki. Nikt na całym świecie nie spodziewał się, jakie innowacyjne pomysły miał w swojej głowie urodzony we Lwowie szkoleniowiec. Trener Górski doskonale znał sytuację na polskich boiskach. Jeździł na wiele meczów ligowych, obserwował młodszych zawodników, nieustannie myślał nad poprawą funkcjonowania polskiej kadry. Selekcjoner chciał zmieścić w swojej drużynie piłkarzy doświadczonych, ale też wpuścić do reprezentacyjnego krwiobiegu świeżą krew. Wybrani przez niego piłkarze doskonale wybronili się na boisku, choć początki nie były wcale takie łatwe. Przede wszystkim defensywa. Za kadencji Kazimierza Górskiego w barwach biało-czerwonych debiutował m.in. Jan Tomaszewski. Bramkarz, zanim jeszcze zatrzymał Anglię, miał za sobą szorstki debiut. 10 października 1971 roku Polska grała mecz eliminacji Mistrzostw Europy z RFN. Tomaszewski był na boisku od pierwszej minuty i przyczynił się do porażki 1-3. Prasa i kibice nie zostawili na nim suchej nitki. Do kadry wrócił jednak po prawie półtora roku i z miejsca stał się pierwszym bramkarzem reprezentacji. W obronie przyszłym filarem naszej kadry mieli zostać Antoni Szymanowski, Jerzy Gorgoń i Lesław Ćmikiewicz. Wszyscy trzej zadebiutowali w 70 roku i mieli ponad 2 lata, by nauczyć się gry na poziomie reprezentacyjnym. Uczyli się obrony od starszych kolegów i nabierali doświadczenia w meczach towarzyskich. Oficjalny debiut za kadencji Kazimierza Górskiego miał również Grzegorz Lato. Późniejszy król strzelców mundialu dostał powołanie po dublecie strzelonym Zagłębiu Sosnowiec w sezonie 70-71. Nieco wcześniej w tej drużynie pojawił się m.in. Kazimierz Dejna. Pomocnik przez 2 lata sporadycznie pojawiał się na boisku i dopiero indywidualna praca z Kazimierzem Górskim przyniosła efekty. Dejna w 2 lata dokonał dużych postępów i już na przełomie 70 i 71 roku był najbardziej kreatywnym zawodnikiem naszej kadry. Swoją szansę otrzymał również Jan Domarski, który był powoływany głównie ze względu na długą rekonwalescencję Włodzimierza Lubańskiego. Domarski później odpłaci się najważniejszymi golami w historii Orłów Górskiego. Kadra została więc oparta o sprawdzonych zawodników: Huberta Kostkę, Zygmunta Anczoka, Zygfryda Szołtysika i Włodzimierza Lubańskiego, a także Zygmunta Maszczyka i Roberta Gadochę. Mając już doświadczenie piłkarze, w połączeniu z młodszymi kolegami utworzyli trzon reprezentacji, z którą można było pojechać na Igrzyska Olimpijskie w Monachium. Trener Górski przywiązywał ogromną wagę do przygotowania motorycznego. Jego zawodnicy obowiązkowo byli szykowani do biegania długich dystansów na wysokim tempie. Ważną cechą, którą uczył swoich zawodników, było prowadzenie piłki, a także opanowana do perfekcji umiejętność wychodzenia z obrony do ataku. Selekcjoner uważał ofensywną grę za istotę futbolu, dlatego polska piłka w latach 70. uchodziła za jedną z najbardziej widowiskowych i skutecznych. Nastąpiły lata ciężkiej pracy i kompletnego przygotowania do każdego meczu. Kazimierz Górski był niezwykłym, jak na tamte czasy, profesjonalistą. Najlepiej wypowiadali się o nim jego byli podopieczni, dla których zawsze był wzorem na boisku i poza nim. Na przykład on podawał skład już na wiele dni przed meczem i każdy mógł się ze swoją rolą poznać, oswoić. Ja mecz z Anglią rozegrałem w myślach wielokrotnie, na długo zanim wybiegłem na plac. Była trema do końca, ale już nie paraliżująca. A gdybym się o grze dowiedział dopiero w dniu meczu, miałbym pełno w porach. To pewne, mówił Jan Tomaszewski.
To nie był trener steczki, jakiś farbowany lis. On przeszedł wszystkie szczeble futbolu. Każda jego decyzja, nie wiem czy była dobra czy zła, była świadoma, bo on znał wszystkich młodych piłkarzy w Polsce, oceniał Tomaszewski. Trener Kazimierz Górski był również bardzo dobrym psychologiem, trenerem wychowawcą, miał ojcowskie podejście do zawodników. Wiedział czego chce, zawsze słuchał wszystkich, ale robił swoje i to mu wychodziło na dobre. Mówił o nim Grzegorz Lato. Selekcjoner był także autorem powiedzonek, które na stałe trafiły do kanonu polskiego futbolu. Z pozory proste stwierdzenia ukrywają całą tajemnicę grania w piłkę. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni. Jak się szczęście zaczyna powtarzać, to już nie jest to szczęście. Piłka może przejść, zawodnik nie. Tak się gra, jak przeciwnik pozwala. To tylko niektóre z nich. W lapidarny i przemyślany sposób trener Górski przedstawiał całą istotę gry w piłkę. Dlatego też potrafił odpowiednio zmotywować piłkarzy i dopilnować każdy szczegół przed kluczowym meczem. Takimi były na pewno starcia na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Najpierw trzeba było się do nich dostać. Polacy rywalizowali w eliminacjach z amatorską reprezentacją Hiszpanii oraz zawodowcami z Bułgarii. W Zagorze nasz zespół został zwyczajnie oszukany przez arbitra. Rumuński sędzia najpierw niesłusznie pokazał czerwoną kartkę Lubańskiemu, potem nie uznał gola zdobytego przez Jana Banasia, aż wreszcie uznał gospodarzom bramkę strzeloną ze spalonego. Tuzje, Mitkowa. Banaś, grać dalej, sędzia pokazuje Banaś i gol! Gol, proszę Państwa! Panew, przepraszam. No i teraz gorąca sytuacja i gol, proszę Państwa, dla drużyny bułgarskiej. Znów Wasilię. Ładna centra, spalony, spalony, co jest? W kolejnych meczach Polacy gładko pokonali amatorów z Hiszpanii, a w dodatku u siebie zrewanżowali się Bułgarom. Mimo tak dobrych wyników nie było gwarancji udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Abyśmy pojechali do Niemiec, amatorzy z Półwyspu Iberyjskiego musieli urwać punkt Bułgarom. Tak się właśnie stało. W Burgos spadł sensacyjny remis 3-3. Rozwojowi naszej kadry za kadencji Kazimierza Górskiego na pewno sprzyjały inne niż dziś zasady gry na Igrzyskach. Reprezentować swój kraj mogli tylko amatorzy, którzy na co dzień nie żyli z uprawiania futbolu. Państwa zza żelaznej kurtyny wykorzystywały ten przepis, by to właśnie do nich trafiały wszystkie olimpijskie medale w tej dyscyplinie. Piłkarze w bloku wschodnim oficjalnie byli żołnierzami, milicjantami, górnikami oraz pracownikami innych państwowych spółek. Wedle ustalonego wcześniej prawa musieli więc zostać uznani za amatorów, choć w rzeczywistości pracowali wyłącznie na boiskach, identycznie jak zawodnicy w krajach zachodu. Co 4 lata kibice oglądali więc zmagania profesjonalnych piłkarzy z amatorami. W tej nierównej rywalizacji zwycięsko oczywiście wychodzili ci pierwsi, zgarniając medale, ale jednocześnie obniżając prestiż samym igrzyskom i przecząc sportowej rywalizacji. Zmagania grupowe profesjonaliści wygrywali z łatwością, dopiero w fazie medalowej grali z równymi sobie. Tak było również w 1972 roku. Polska trafiła do grupy D z NRD, Kolumbią i Ganą. Wygrała wszystkie 3 mecze, 5-1 z Kolumbijczykami, 4-0 z Gańczykami oraz 2-1 z Niemcami. Szans nie stanowiły poważniejszego zagrożenia. Zespołem Niemieckiej Republiki Demokratycznej było inaczej. Wprawdzie ostatni mecz w Łodzi wygraliśmy, ale w pamięci jak przestroga tkwił wynik 5-0. Pogrom dokonany na naszej drużynie w Rostocku. Już po kilkunastu minutach gry było widać, że Rostock się nie powtórzy. W turnieju olimpijskim Polacy zmobilizowali się lepiej od swoich rywali i umiejętnie kierowali swoją formą. Zwycięskie bramki zdobył Gorgon. Awansowali do kolejnej grupy z pierwszego miejsca, a tam czekały na nich ZSRR, Dania i Maroko. W pierwszym spotkaniu zgubiliśmy punkty z Duńczykami wynikiem 1-1. Po dwóch dniach nastąpiło zwycięstwo z ZSRR 2-1, a potem deklasacja Maroka 5-0. Pierwsze 15 minut, pierwsze 20 minut dość żwawo i energicznie atakowali, ale teraz my jesteśmy przy piłce Dejna i pusta bramka, gol proszę Państwa!
Dania, Związek Radziecki. Pragnę przypomnieć tabela. Dania 2 mecze, 3-1 w punktach bramki, 4-2. Polska 3-1 w punktach bramki, 3-2. Jedna bramka mniej. Związek Radziecki 2 punkty, 4-2. I gol następny. Robert Gadocha. Płaski strzał tuż koło słupka i czwarta bramka. No więc, proszę Państwa, szósta bramka Roberta Gadochy. Wynik zapewniony. Awans również. Traktujemy w tej chwili już mecz jako sparing. Dejna po lewej stronie Gadocha. Dejna nadal pusta bramka, tylko bramka. No oczywiście takich sytuacji się nie zaprzepaszcza. 5-0 dla Polski. Finał rozegrany został 10 września 1972 roku w Monachium. Polacy grali wówczas z Węgrami, którzy również wysłali do Niemiec zawodowych piłkarzy. Taka sama sytuacja miała miejsce w spotkaniu o trzecie miejsce, gdzie Związek Radziecki mierzył się z drużyną NRD. Przejdźmy do meczu Polska-Węgry. Piłkarzom grę utrudniał padający deszcz. Tuż przed przerwą prowadzenie zapewnił Węgrom Béla Váradi. Duże szczęście mieliśmy. Co teraz? Znów ta sama sytuacja. Kostka? Proszę Państwa. 1-0. Jego po dwukrotnym błędzie drużyny naszej, jeśli chodzi o obronę. Proszę zwrócić uwagę. Béla Váradi otrzymał piłkę w prezencie od naszych zawodników. I kiedy Kostka spodziewał się, że będzie podanie do Antala Dunaja, bramka dla drużyny węgierskiej. Po dwóch minutach drugiej połowy był remis, a w 68 minucie Kazimierz Dejna zdobył drugiego gola dla Polaków i przechylił szale zwycięstwa na stronę biało-czerwonych. Sołtysik. Wspaniały mecz od początku naszego zawodnika Kazimierz Dejna. No, pole karne coraz bliżej, trudno mu teraz... Tak jest, gol! Trudno mu było przerzucić piłkę na prawą nogę, ramną więc lewą. I proszę Państwa, w drugiej minucie... drugiej połowy Polska uzyskuje bramkę. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Atakuje go wściekle z numerem 5. Szycz. I tutaj Gecci był bezradny. Płaski strzał przy słupku. Maszczyk. Lubański w środku. Wspaniała sytuacja. Pusta bramka. Gol Dejna. Gol, gol, proszę Państwa. Nieporozumienie Balinta i Pancicza. Polska reprezentacja w Monachium prowadzi w walce o złoty medal z piłkarzami Węgier. 2-1. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Przepiękne podanie na lewą stronę. Proszę zwrócić uwagę, ile nowoczesności w tym było. Do końca walczył Dejna. Mija się Gecci z piłką. Pusta bramka. I już nie pusta, bo w niej piłka strzelona przez Kazimierza Dejnę. Proszę zwrócić uwagę, jak wędruje ta piłka, jak po sznurku od jednego zawodnika do drugiego. Chyba najlepszy mecz w historii polskiej piłki nożnej. Tu rozgrywamy właśnie, tu na tym stadionie, gdzie trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. Sołtysik, cudowna parada. Koniec, proszę Państwa! Koniec meczu! Proszę Państwa, no mój Boże, no co ja mam Państwu powiedzieć? No, 20 lat czekałem na taki moment. Ponad 50 lat czekało polskie piłkarstwo. Sport najbardziej lubiany przez wszystkich nas w kraju. Zygmunt Anczok. Jerzy Gorgoń. I kapitan zespołu Włodzimierz Lubański. Olimpijskie złoto dało początek złotej erze polskiego futbolu. Bez sukcesu w Monachium nie byłoby prawdopodobnie najważniejszego turnieju w historii naszego sportu narodowego. Najpierw znów trzeba było przejść eliminację. Polacy trafili do grupy piątej wraz z Anglią i Walią. Los był okrutny dla nas, bo Anglicy po nieudanych mistrzostwach w 70 roku pałali żądzą rewanżu w kolejnym czempionacie. Z kolei Walijczycy dysponowali jedną z najlepszych drużyn w dotychczasowej historii. I właśnie od porażki z tymi ostatnimi rozpoczęli eliminację podopieczni Kazimierza Górskiego. Wyrzut. Soszak. Tomaszewski, pusta bramka, chyba gol, tak! Niesamowicie. Nie upilnował jednak Soszaka Gorgoń.
i od razu znalazła się w siatce. Teraz Lubański może zrewanżuje się. Lubański! Bożek! Jeszcze raz Lubański i koniec akcji. Dejna, jeszcze Dejna, coraz bliżej pole karne. Piękny, cudowny strzał w górny róg. Fantastycznie obroniony przez Gary Sprejka. Dośrodkowanie. Gadocha, piękny strzał, no niesamowite szczęście ma ten Sprejk. Rozpoczynamy akcję środkiem, Gorgoń i Hokej. Ucieka Joras, Joras, Hokej. Tomaszewski przed Hokejem, gol! Szanse na awans pozostawiły nam wygrane w Chorzowie, 2-0 z Anglikami i 3-0 z Walijczykami. Zadanie przed naszym zespołem bardzo trudne, ale dokąd piłka w grze, należy wierzyć w sukces. Przegrana w Cardiff skomplikowała sytuację biało-czerwonych, ale jeszcze nie wyklucza kompletnie szans. Gadocha. Po ziemi znakomita sytuacja, gol! Banasz, proszę Państwa, wspaniale! Wspaniała akcja, proszę Państwa, i Jan Banaś do spółki z Lesławiem Czmikiewiczem. Jeszcze raz ta sama sytuacja. McFarlane, Bobby Moore, ta ostatnia instancja i teraz kick Bobby Moore'a. Lubański na pole karne wpada, strzał, gol! Gol, cudowna sytuacja, proszę Państwa. Włodzimierz Lubański wykorzystuje kick. Bobby Moore'a wpada na pole karne, co za kapitalny strzał prawą nogą. Piłka odbija się od słupka i wpada do siatki. Kestny, Spejk, bramka! Gadocha. Dośrodkowanie, Lato, główka, bramka! Ale tymczasem atak polskiego zespołu. Długo się składał, ale jest Jan Domarski. Jan Domarski 3-0 w siódmej minucie drugiej połowy. Bilet do RFN był więc do wywalczenia w Anglii, na legendarnym już stadionie Wembley w Londynie. Reprezentacja Polski, aby zakwalifikować się do turnieju finałowego Mistrzostw Świata 1974, musiała wygrać bądź zremisować. Przed meczem tabela wyglądała bowiem następująco. Piłkarsko byliśmy słabsi bez dwóch zdań. Dwa tygodnie przed meczem Anglicy rozgromili 7-0 Austriaków. My zremisowaliśmy 1-1 z Holandią. Anglików ich wysoka wygrana zupełnie uśpiła, pokazywali te swoje gole w telewizji, jakby chcieli z nami zrobić to samo. A nas remis z drużyną Cruyffa utwierdził w przekonaniu, że idziemy dobrą drogą i że stać nas na taki wynik w Londynie, który dałby pierwszy powojenny awans do finałów Mistrzostw Świata. Anglicy faktycznie zlekceważyli Polaków. Przed meczem traktowali ich jak amatorów, nazywając m.in. naszego bramkarza Jana Tomaszewskiego klaunem. Golkiper został również ogłoszony przez miejscową prasę najgorszym bramkarzem grającym na Wembley. Dzień 17 października zbliżał się szybko. W Polsce podniecenie i nieśmiałe nadzieje, może się uda. W Londynie mówiono, zwycięży Anglia 5-1, 6-1 albo 3-0. Polska, Anglia po raz ostatni w tym niezwykle atrakcyjnym wyścigu do finału Mistrzostw Świata. Na każdym kroku nastawiano kibiców wrogo w stosunku do polskiej drużyny. Podczas odgrywania hymnów, kiedy zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, przez cały stadion niosło się z tysięcy gardeł jedno słowo – Animals. Niesamowity wrzask. Mówiłem już, że rozgrywałem te swoje mecze z Anglią w myślach, ale w myślach grałem przecież bez publiczności, po cichu. I nagle, jak nam ryknęło za uszami te 100 tysięcy Anglików, jak wygwizdywali nasz hymn, jak bez przerwy ryczeli Animals, zwierzęta, to nogi się uginały, były jak z waty. Myśmy się naprawdę ich bali, zanim się otrząsnąłem, minęło wiele minut. Kibice pamiętają, że Tomaszewski zaliczył wtedy fantastyczny występ. Zatrzymał angielskich napastników i pozwolił Polakom pojechać na Mistrzostwa Świata. Początek tego spotkania był zgoła inny, a przez dekoncentrację naszego golkipera mogliśmy stracić bramkę już na samym początku. Najpierw rywale strzelili w słupek, a po chwili kontuzji dłoni nabawił się Tomaszewski. Persak rzuca piłkę na boiskę, Tony Carey. Drugi występ w reprezentacji. Tomaszewski, kapitan naszego zespołu. Kazimierz Dejna, doktor Janusz Garlicki, błyskawiczny zabieg, musi być bardzo bolesny, Tomaszewski, zdaje się, że wybił palec tam w momencie, kiedy wypuścił tę piłkę i rzucił się na krywką, aby bronić bliskiego strzału Alena Clarka. Idiotycznie zagrałem.
Wyprowadzałem piłkę i bawiłem się z nią, bo to był jedyny sposób zyskania na czasie. W ogóle nie zauważyłem Clarka, a miał on ze 190 cm wzrostu. Musiałem być więc bardzo rozkojarzony tym wrzaskiem, bo kiedy spostrzegłem go w ostatniej chwili i nakryłem piłkę, ten kopnął mnie po rękach, pogruchotał parę kostek. Polacy rzadko kiedy wychodzili na połowę rywala. Po pierwszej połowie było 0-0. Ratuje, proszę Państwa, po rykoszecie, po odbiciu piłki chyba przez Tomaszewskiego. Prezes Śmigiewica nadal już. Bel. Clark. Siwer. Wreszcie i jeszcze piłka odbita. Zamieszanie kolosalne. Cudowna parada Jana Tomaszewskiego. W 57 minucie spotkania Grzegorz Lato stracił piłkę, ale za chwilę odebrał ją Normanowi Hunterowi, po czym pobiegł w kierunku bramki strzeżonej przez Petera Shiltona. Grzegorz Lato, sam McFarland ucieka teraz. Gadocha, Domarski, gol, gol, proszę Państwa, sensacja na Wembley. 10 minuta gry drugiej połowy. Cudowny wypad polskiej trójki. Bramka ta do dziś uznawana jest za najważniejszego gola w historii polskiego futbolu. Dwóch Anglików i czterech polskich obrońców na polu karnym. Chivers i Tomaszewski. Dobre cztery podania Anglików. Emlyn, Hughes, Tony Carr i tym razem przymierzył dokładnie. I jeszcze raz poprawka z poprawki. 6 minut później Adam Musiał przypadkowo sfaulował Martina Petersa w polu karnym, wskutek czego belgijski sędzia podyktował rzut karny, który z kolei wykorzystał Alan Clark. Peters przyznał później w swojej autobiografii The Ghost of 66, że w starciu z Musiałem zasymulował faul. Tak jest, Alan Clark do tej pory niezawodny. 11 metrów przed Janem Tomaszewskim piłka. Ruszył. Gol. 1-1 na Wembley. Anglicy bombardowali bramkę Tomaszewskiego, ale ten za każdym razem znajdował się tam, gdzie być powinien i wybronił Polakom cenny remis. Tomaszewski fantastycznie. Dobre opanowanie piłki przez Canona. Peters. Siwer. Aj, to jest ta znakomita sytuacja. Pusta bramka, Clark. Tomaszewski nogą broni. Tomaszewski przyczajony w bramce i cudownie broni. Ostatnie minuty były szczególnie nerwowe dla Kazimierza Górskiego. Selekcjoner jeszcze przed końcowym gwizdkiem opuścił ławkę i zszedł do szatni. Remis dawał polskiej drużynie upragniony awans na Mundial 74, rozgrywany w RFN. Dla Anglików była to kompletna porażka. Angielska federacja zwolniła po tym meczu selekcjonera, a prasa pisała o końcu świata. Rok temu ze stadionu olimpijskiego w Monachium mówiłem: 20 lat czekałem na ten historyczny moment, kiedy polska piłka nożna uzyskała wspaniały sukces. Proszę Państwa, tylko rok czekałem do największego triumfu w historii polskiego sportu, polskiego futbolu. Po powrocie z Wysp Kazimierz Górski miał spotkać się jeszcze ze swoimi zawodnikami na ostatnią odprawę i wypowiedzieć te słowa. Można grać 1000 meczów i nic z tego nie wyniknie, a można zagrać jeden i wejść do historii. Tym jednym meczem reprezentacja Polski pod wodzą Kazimierza Górskiego przeszła do historii. Piłkarze nie byli jeszcze świadomi nadchodzącego sukcesu. Ten miał nadejść w kolejnym roku, ale o tym pomówimy już w następnym rozdziale historii polskiej piłki. Jeśli zaciekawiła Cię ta historia i chciałbyś się dowiedzieć więcej, kliknij łapkę w górę, zajrzyj na kanał i zasubskrybuj.